Przed nami specjalny odcinek serialu Ojciec Mateusz, w którym widzowie zobaczą postarzonych bohaterów, a Mateusza, w tej roli Artur Żmijewski, jako biskupa. Zobaczcie fragment przedpremierowy 333 odcinka Ojca Mateusza. Ojciec Mateusz, odcinek 333, w piątek, 8 października, o godzina 20:35 w TVP. W 333 odcinku serialu Ojciec Mateusz przeniesiemy się do 2041 roku. Ksiądz Mateusz zostanie w nim wezwany do biskupa dokładnie 13 o godzinie 13. Ten numerologiczny zbieg okoliczności Natalia odczyta jako znak, że nadchodzą wielkie zmiany. Gibalski z kolei, którego pensja ledwo wystarcza na utrzymanie żony i bliźniaków, myśląc o wielkich zmianach, będzie marzył o trzeciej belce i awansie na sierżanta sztabowego. Na razie jednak weźmie kolejny nocny dyżur, żeby w ciągu dnia móc zabrać bliźniaki na szczepienie, oczywiście 13. A ponieważ 13 wszystko zdarzyć się może, jak wiadomo z piosenki, nocny dyżur Gibalskiego będzie obfitować w niecodzienne, nawet jak na Sandomierz, wydarzenia. W ich centrum znajdzie się bezprecedensowy przemyt kokainy, w który będzie zamieszany nie tylko wysoko postawiony oficer policji, ale i ktoś z mieszkańców plebanii. W tym wyjątkowym odcinku serialu Ojciec Mateusz dowiemy się, że Mateusz został biskupem, Morzejko Piotr Polk przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął nocul Michał Piela. Ksiądz Jacek Piotr Kozłowski będzie współpracował z biskupem, czyli Mateuszem, a Natalia Kinga Price i pluskwa Eryk Lubos zostaną małżeństwem. W galerii możecie zobaczyć zdjęcia z wyjątkowego odcinka. Nie przegapcie premiery w TIFF.